Siemandero wszystkim. Dzisiaj zajmiemy się odwieczym problemem huczących łożysk. Jak zdiagnozować huczące łożysko? Klient przyjeżdża, mówi, że prawe łożysko huczy, trzeba wymienić. Sugerujcie się tym, przykładowo co klient mówi, że łożysko huczy przykładowo z prawej strony. Bo to niekiedy jest druga strona, trzeba po prostu auto podnieść i sprawdzić. Czym auto większe, tym gorzej jest to zdiagnozować. Wiadomo, że koło stawia opór jakiś tam przy kręceniu. Niekiedy w ogóle tego nie słychać, jak łożysko jest już zatarte, to nie słychać tego. Trzeba po prostu wziąć niekiedy, rozebrać całą piastę, wyciągnąć płośkę i wtedy sprawdzać. Tutaj na przykładzie tej Skody też przejechałem się tym samochodem. Tam koleżanka nie wiedziała, z której strony huczy. Przejechałem się tym autem. No niby prawe, ale podniosłem auto, prawe dobre, lewe huczy. Już tu jest w takim stadium, że już ma luz, ta piasta, o. Już ma luz i huczy. Już ewidentnie słychać, ale tak jak mówię, w niektórych samochodach ostatnio miałem BMW X5 i też kolega mówił, że z prawej strony podniosłem auto do góry i huczało z lewej. No niekiedy tak jest i trzeba niekiedy sobie nawet i płośkę wyciągnąć z przodu, bo te piasty są niektóre zaprasowywane, że fabryczne są zaprasowywane i trzeba sobie podnieść i złapać tą piastę do ręki, ściągnąć zacisk, tarczę i wtedy sprawdzić, czy to łożysko faktycznie huczy, bo niekiedy się narobicie, a po prostu wymienić niewłaściwe łożysko. No, także bierzemy się, dzisiaj będziemy rozbierać, wymieniać piastę w tej Skodzie, także bierzemy się do roboty. Tutaj demontaż tej piasty nie jest jakiś problem, bo sobie ściągamy zacisk, ściągamy tarczę i mamy dostęp do piasty. Tylko trzeba mieć klucz specjalny. Tutaj jest piasta razem z pierścieniem ABS. I tutaj w miarę młoda jest ta piasta. Widzę, że niedawno była wymieniana, ale ktoś nie założył tego dekielka tutaj. Tego ochraniającego i ochronnego. Dostała się woda i ta szarka tutaj zardzewiała i zaczęło łożysko huczyć, także musi być założona zawsze ta zaślepka, bo to jest bardzo ważne. Felga to, że jest strzelna, to tam nic to nie da, zawsze tam dostanie, musi być
tutaj założona, założona ta zaślepka. No, ona jest tutaj, wam pokażę, jak to wygląda. Mamy nową zaślepkę, wszystko jest w komplecie. O, tutaj musi być zaślepka. Nie ma tej zaślepki, to się dostaje tu brud i jest po łożysku. No, tu mamy pierścień ABS-u i możemy montować. Delikatnie, suwliwie, cyk, weszło. Tutaj w tym przypadku możemy dać troszeczkę kleju do śrub, tutaj, w tym miejscu, delikatnie. Nie przesadzać, bo później coś ciężko odkręcić, bo ona wam się na pewno nie odkręci. Delikatnie kleju do śrub można kapnąć i ten, i dokręcić. Zaślepka nie zostanie prowadzenia, to dobijamy ją gumą w młotki, żeby sobie jej zniszczyć. Elegancko, żeby nie zniszczyć. Teraz jest łożysko zabezpieczone. Nie dostanie się tam żaden brud i będzie długo służyć. Teraz montujemy tarczę, sprawdzimy zacisk, czy dobrze odbija wszystko. Tu nie ma jakiejś filozofii. Bardzo prosta wymiana. No chyba, że się zapieszy na samym tym, na piaście się zapieszy, no to jest ciężko, bo się rozrywa niekiedy łożysko, no ale to na pewno sobie każdy poradzi. No i ta piasta, tak jak mówię, ona jest w miarę świeża, bo ani nie jest zardzewiała, ani nic widać. Tylko nie założono ten dekielek tutaj. Widzicie, o, tu jest zaślepka. Ona jest nieszczelna i przez tą zaślepkę zostanie się kurz, brud, tam do środka, tutaj na szalkę i piasta jest do wymiany. Także ktoś, nie wiem, czy nie było w zestawie, ale powinno być, zawsze w zestawie jest taka zaślepka. Założyć zaślepkę i piasta będzie ten. Ktoś po prostu, nie wiem, no źle zrobimy. Tak nie powinno być. No. Jeżeli wam się podobał ten odcinek, subskrybujcie, łapka w górę. Myślę, że wam pomógł w pracy. Trzymajcie się, hej.